Masz wrażenie, że na przykład w pracy aktorskiej ludzie, którzy są bardziej przy tuszy, mają problem z tym, żeby dostać rolę? Częściej dostają aktorki szczupłe? No, jakby to powiedzieć, spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, że jest projekt, podobno jest taki projekt zrobienia dużego projektu właśnie z ludźmi, którzy są przy tuszy, tylko że nie ma z kim, bo wszyscy są chudzi. Ja na szczęście jestem chuda, że tak powiem, od urodzenia, więc chociaż z chęcią bym przytyła i zobaczyła, jak to jest czuć się w takim ciałku. Także to nawet mogło być ciekawe, natomiast faktycznie myślę, że robi się coraz ciekawiej, co nie znaczy, że lepiej, dlatego że za chwilę nie będzie charakterystycznych ludzi, zwłaszcza w tym zawodzie, ponieważ wszystkie dziewczyny będą z metra cięte, wszystkie chude, a panowie, widząc, że dziewczyny robią tak, będą prawdopodobnie robić podobnie, bo w tej chwili zaczynają również mężczyźni o siebie dbać, zwracać uwagę na to, jak wyglądają, więc może się to tak skończyć. Nie wiem, dobrze, myślę, że nie. Anna Mucha powiedziała, że sukces jest w rozmiarze S. Powiedz, czy ty się z tym zgadzasz, czy chudym ludziom jest łatwiej? No nie, akurat z tym się nie zgadzam, że sukces jest w rozmiarze S, oczywiście, chociaż marketingowo to dobrze brzmi, zwłaszcza jeżeli ktoś schudł. Natomiast nie, no przecież to jest wiele przykładów osób, które są przy kości, a które są osobami z sukcesem, tak? No na przykład z pierwszej, co mi przychodzi do głowy, to Adele, no. Osoba, która nagle weszła do show biznesu, zupełnie nie wyglądając jak jej koleżanki z branży, a jednak można. Czyli nie uważasz, żeby w show biznesie było trudniej takim osobom? Wiesz co, ja nie wiem, czy Polska jest przygotowana na to jeszcze, ale patrząc nawet na Grycanki, widać, że również można.